Jak co roku pracę członków Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego można zobaczyć na zbiorowej wystawie. W Galerii Ceglanej Cieszyńskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż tej wystawy. Gościem specjalnym jest Grzegorz Zawadzki ze swoim światem makrofotografii. Tutaj w Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej 12. Dzisiaj wernisaż. Myślę, już taka klasyka tutaj, bo co roku się spotykamy, prezentacje Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego, których ja bardzo serdecznie witam i gratuluję kolejnej udanej wystawy. Ja zaraz głos oddam Michałowi Kuzykowi, prezesowi całej grupy, który poprowadzi Państwa przez obie sale, czyli tutaj przez Galerię 12 i przez Galerię Ceglaną, bo tam gość specjalny. Michał, co się tutaj dzieje dzisiaj? Dziękuję serdecznie za głos. Co się tutaj dzieje? To tak jak wspomniano, wystawa, prezentacje CTF to jest taki najważniejszy punkt programu w rocznym kalendarzu naszego stowarzyszenia. Ta wystawa zawsze nazywa się prezentacje, dlatego że prezentujemy, co mamy aktualnie najlepszego. Prezentacje, to co mamy najważniejszego, pokazujemy co roku. Od 4 lat staramy się, aby ta wystawa główna przerodziła się w coś na kształt festiwalu fotografii. Oczywiście to są mocne słowa, natomiast chcemy, żeby Cieszyn zapłonął tą fotografią w kilku miejscach, nie tylko w Domu Narodowym. No i to z powodzeniem udaje się nam już 4. rok z rzędu. W tym roku oprócz wystawy głównej, którą Państwo macie tutaj okazję oglądać, jest także gość specjalny. Gościem specjalnym jest pan Grzegorz Zawadzki, obecny też tutaj, którego za chwileczkę tu zaprosimy, poprosimy o kilka słów. Pan Grzegorz Zawadzki przywiózł piękną wystawę z dziedziny makrofotografii. Dzisiaj otwieramy prezentację, na których swoje prace pokazuje 21 autorów, o ile dobrze pamiętam, których pozwolę sobie wymienić z imienia i nazwiska. Bożena Bochenek, Kazimierz Branny, Piotr Broda, Stanisław Bujok, Jerzy Hachlowski, Stefan Chromik, Jadwiga Czekam, Damian Domkowski, Małgorzata Dyjak, Jan Dzida, Marcin Kamiński, Janusz Kolondra, Michał Konecki, Małgorzata Krawczyk, Karolina Kubica, Tadeusz Maciejczek, Andrzej Mikulski, Jerzy Pustelnik, Mariusz Pyśk, Beata Zbylut i na końcu Michał Kuzyk. I jeszcze właśnie, czytam z katalogu, mili Państwo, ale jest jeszcze jeden pan, który nie odważył się wysłać zdjęcia do katalogu, ale odważył się na szczęście pokazać nam swoje zdjęcia na wystawie zbiorowej. Jest tym panem pan Ryszard Stawowy. Piękne zdjęcia ze Stanów Zjednoczonych. To i tutaj udaje, że czyta. Ale my pana Rysia i tak widzimy. No więc tak, mili Państwo, wystawa jest bardzo różnorodna. To jest charakterystyczna cecha dla wystaw zbiorowych. Prezentacje nigdy nie miały swojego wspólnego tematu. Prosimy dalej, tu można się przemieścić. Prezentacje nigdy nie miały swojego wspólnego tematu, tak jest i tym razem i chyba już tak zostanie. Natomiast każdy z autorów porusza się w innej stronie, w innym miejscu fotografii i każdy z nich pokazuje to, co chce pokazać i to, co ma najlepszego oczywiście. No, proszę obejrzeć. Mamy zdjęcia kolorowe, mamy czarno-białe, mamy ściany białe, mamy ścianę czarną. Bardzo dziękujemy w tym miejscu dyrektorowi Domu Kultury oraz wszystkim, którzy się tutaj zebrali. Dziękujemy Państwu, że przyszli. Dziękujemy autorom za udział liczny jak zwykle. Różnie to bywa w ciągu roku.
z aktywnością, natomiast zawsze trzeba przyznać, że prezentacje to jest taki motor, który przyciąga wszystkich członków CTF-u i który mobilizuje ich do działania. Chciałbym jeszcze poprosić pana Grzegorza o kilka słów o swojej wystawie, ponieważ tą wystawę będziemy otwierać za chwileczkę, także proszę bardzo. Witam wszystkich Państwa na tej dorocznej wystawie. Dziękuję przede wszystkim panu Michałowi, że umożliwił mi prezentację swoich prac. Ja się nazywam Zarawski Grzegorz. Z wykształcenia jestem fotograf, aczkolwiek fotografem właściwie jestem od 6 lat. A szkołę fotograficzną skończyłem, bo miałem lat 20. Także trochę czasu minęło. No. Co o mojej wystawie mogę powiedzieć? To są jakby duże fragmenty dwóch moich wystaw. Jedna część wystawy to jest prezentacja makrofotograficzna obrazu mojej znajomej, wykonanej techniką tempera, to jest w tym akrylu malowany. I wystawa ta przedstawia teksturę farby. I właściwie z jednego obrazu, bo to jest wszystko zrobione z jednego obrazu, wyszło chyba z 20 pięknych, jakby innych pięknych obrazów. Zresztą zobaczycie, to ocenicie. Druga część wystawy to jest kryształ górski, tylko to jest kryształ górski przedstawiony, jakby każdy ma skojarzenia, że kryształ górski to jest coś czystego, a ja w swojej wystawie właśnie zaprezentowałem kryształ, ale ten taki skaz właściwie kryształu, czyli on nie jest do końca taki czysty, tylko jest taki normalny. Także co ja mogę więcej powiedzieć? Zapraszam na wystawę, jak będą tam jakieś pytania, to chętnie odpowiem. W otwarciu wystawy uczestniczył Mariusz Jaszczurowski.